Ksiądz pojawia się dość często w mediach przez to, co ksiądz robi. Czy ksiądz osobiście spotkał się z wrogością mediów mainstreamowych? Boże, nie umiem odpowiedzieć. Na pewno jest tak, że media to jest takie kodzenie po rozżarzonych węglach i po prostu tak jest. To jest zawsze duże ryzyko. Nigdy nie wiadomo, czym może to się skończyć. I tak jak mówi Jezus, że jeżeli ktoś wyrusza na wojnę i naprzeciwko ma 10 tysięcy żołnierzy, a ma sam mniej, to niech bierze pod uwagę, czy podoła, czy nie. To jest taka bardzo prosty obraz. Trzeba mierzyć siły na zamiary i nie musimy wszędzie być. Nie ma wcale takiej potrzeby. Powinniśmy tam się pojawiać, gdzie to ma sens i gdzie z tego coś dobrego może się pojawić. Bo media karmią się sensacją. W związku z tym, i tak jest po prostu, tak jest dlatego, że odbiorcy mediów chcą sensacji. To się sprzedaje, ponieważ są ci, którzy to kupują. W związku z tym dostawałem wiele zaproszeń do programów w kontekście jakichś tam sensacji, skandali i ja zawsze odmawiam, ponieważ to nie jest to, czym ja się zajmuję. Dla mnie raczej środowisko mediów to jest środowisko naturalne. Ja tych ludzi znam, ja wiem, kim oni są, jakimi mechanizmami się kierują. Rozumiem to i właśnie dlatego, że to rozumiem, to wybieram to, co według mnie jest dla mnie ważne. Księże Michale, jesteś redaktorem naczelnym portalu profeto.pl. Co portal tu robi i jak się wpisuje w tą konferencję? Te sektory medialne w prowincji, które jedne istnieją krócej, drugie dłużej, jak choćby wydawnictwo Czas Serca, Wstań, trzeba tutaj wymienić, to są te sektory, które już istnieją w tej przestrzeni medialnej dłużej. Profeto.pl jako portal bardzo mocno identyfikuje się z tą przestrzenią, którą nazywamy medialną. Dlatego nie mogło nas braknąć. Także tutaj, chcąc z jednej strony pokazać, że sercanie działają w mediach, że się nie boją tego tematu i że chcą głosić Ewangelię, także wykorzystując media. Jeśli chcą głosić Ewangelię, chcą wykorzystywać media, to możemy tutaj wszystkich zaprosić. A zaprosić gdzie? Na portal profeto.pl oczywiście, gdzie nie znajdziecie newsów, polityki, publicystyki nawet, tylko tak jak od początku wiecie, chcemy budować największą ambonę w polskim internecie, stąd mnóstwo komentarzy, homilii, kazań, prawie setka współpracowników, którzy to tworzą. No i to, co mamy chyba najlepsze, to właśnie taką wirtualną ambonę, gdzie głosimy rekolekcje przez cały rok. Co kwartał kolejne rekolekcje online, pomiędzy tym katechezy ewangelizacyjne, 180 sekund, oczywiście świetne kazania, zawsze na niedzielę lekcja divina, no i radio, które gra dobrą chrześcijańską muzykę, a codziennie o 19 zapraszam na autorskie audycje oraz na wiele transmisji z różnych wydarzeń ewangelizacyjnych, ważnych dla ewangelizacji, jak choćby właśnie ta konferencja Kościół Media. Księże Józefie, bardzo się cieszę, że ksiądz dzisiaj jest na tej konferencji, bo jest ksiądz rzecznikiem episkopatu. Wszyscy wiemy, znamy księdza i z telewizji, i z wypowiedzi, i z radia. Ale nie tylko jest ksiądz rzecznikiem, ksiądz też jest wykładowcą, czyli pracuje ksiądz z młodymi ludźmi. To prawda. Najpierw pracowałem tylko w Tarnowie jako wykładowca w tamtejszym instytucie teologicznym, a teraz od 4 lat pracuję również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. I to jest dla mnie fantastyczna przygoda, dlatego że opowiadam młodym ludziom praktycznie o mojej pracy. Przynajmniej 3 z wykładów, jakie prowadzę, to są albo z rzecznictwa prasowego, albo związane z moją funkcją jako rzecznika, ale kościelnego, czyli mówię im o kościele, how it works, jak on działa, jak on pracuje. I w tych młodych ludziach, studentach, bo to są przyszli licencjaci, ja odnajduję szaloną kreatywność, ogromną i bardzo dużo takie pozytywne zaangażowanie. To mnie szalenie cieszy. Po prostu lubię z nimi pracować. Zawsze na początku moich wykładów robię swego rodzaju taki test. Jak Państwo sądzą, o jakich zagadnieniach będziemy mówić, jeśli mamy mówić o styku polityki i kościoła, albo kościoła i mediów? Więc oni bardzo poprawnie, praktycznie wymieniają wszystkie, albo niemal wszystkie tematy, o których będziemy rzeczywiście mówić. To nie są łatwe tematy.
ale okazuje się, że jeżeli im więcej poświęcić czasu, jeżeli trochę z nimi porozmawiać, to ich emocje się wyciszają. I o ile rok temu na wykładzie pierwszym, kiedy zaczęliśmy tylko rozmawiać o pedofilii i o Kościele w Polsce, było bardzo dużo emocji. A po wykładzie, który trwał 90 minut, było tylko jedno pytanie. Myślę, że jeżeli młodzież wyczuje to, że jest poważnie traktowana, że nie lekceważy się ich, że ma się dla nich czas, że się stara do nich, do tych wykładów przygotować, to oni to absolutnie czują. Oni absolutnie to dobrze odczytują i no właśnie, wspólnie praktycznie ze mną zastanawiają się nad różnymi problemami Kościoła. Bardzo księdzu dziękuję. Dziękuję również i życzę dobrej pracy, dobrego rozwoju, a wiem, że to mnóstwo kosztuje pracy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. To spotkanie dzisiejsze było zorganizowane dla młodych księży. Ono się odbywa w takim cyklu spotkań młodych księży, czyli sympozjum jakby nie jest takim autonomicznym ciałem gdzieś istniejącym, tylko wpisuje się w przyjazdy takiej grupy młodszych księży do 8 lat poświęcenia. I w ubiegłym roku wpadliśmy w sumie wspólnie na taką ideę, że moglibyśmy się zająć czymś, co dotyczy naszej codzienności. Jesteśmy Kościołem, a jednocześnie zauważamy, że no, Kościół sobie nie radzi w niektórych rzeczach. W czym sobie nie radzi? Nie radzi sobie w mediach, albo słabo sobie radzi, albo mógłby sobie radzić lepiej. No i stąd idea. Ruszmy ten temat jakoś. To się właśnie stało dzisiaj. Księże Przemku, jesteś organizatorem tego sympozjum. Jak udało ci się zaprosić takich znamienitych gości? Duży wkład w tę popołudniową część, jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy, miał ojciec Jan Szewek, który prowadził ten panel. No, on jest twarzą rozpoznawalną w mediach, właściwie chyba nie tylko krakowskich, ale ogólnopolskich, dlatego bardzo mi pomógł i właściwie moja rola to polegała na tym, że chciałbym, żeby to był ten gość z tego i z tego medium i w porządku załatwimy. Jeśli chodzi o tę pozostałą część, no to no, gdzieś też po nitce do kłębka, wiadomo jak to się dzieje, tutaj też była o tym mowa, że często dzwonimy, nie, mnie teraz nie będzie, będę za granicą, może ktoś inny, a kogo ksiądz poleci, to może tego, a może kogo pan poleci, to może tego, no i tak to się odbywa co roku mniej więcej tą samą drogą. No, w tym roku było wybitnie, bo nie będę tutaj zdradzał, kto nam odmówił, powiedzmy, czy nie mógł tutaj być, ale przez to dotarliśmy do jeszcze lepszych Wisieniek. Księże Przemysławie, ja bardzo dziękuję, że mogliśmy tutaj być, że my jako media sercańskie też byliśmy tutaj obecni i mamy nadzieję, że to nie tak wielkie sympozjum pierwsze i ostatnie, tylko że to jest początek. No ja mam nadzieję. Ja chcę serdecznie Wam podziękować, bo objęliście po pierwsze patronatem nasze spotkanie, to już jest bardzo duża sprawa, ale też no, ta transmisja na żywo cały dzień, to jest Wasza ciężka praca, na pewno zresztą widziałem, że kręcili się obok Was no, nasi wielcy właśnie, że to dzisiejsze spotkanie i Wam, i nam będzie służyć jeszcze dłużej. Też mam nadzieję, Księże Przemku, to jest nasze wspólne dzieło, sercańskie dzieło, więc wszędzie, gdzie sercanie, tam jest też profeto. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, wszystkiego dobrego.